Witajcie, witajcie ponownie na antenie. A teraz moim gościem jest Daniel Wrocławek. Jest on promotorem, producentem telewizyjnym i menadżerem. I mamy go na drugiej linii. Witam się serdecznie. Dzień dobry, Niko. Dzień dobry słuchaczom. No, porozmawiamy dzisiaj o Twoim nowym projekcie, bo uważam, że z każdego można zrobić celebrytę. Opowiedz coś o tym projekcie. Co to jest to, co powiedziałeś, że czy z każdego można zrobić celebrytę? Na pewno tak. To jest kwestia pewnych manipulacji, pewnych kontaktów, pewnych powiązań, pewnych zabiegów socjotechnicznych, które się stosuje. Ja już kiedyś celebrytkę zrobiłem i to w miesiąc czasu. Natomiast teraz podniosłem troszkę. To była Beata Pruska. Jak sobie słuchacze wbiją w Google Beata Pruska, to wszystko wyskoczy. Natomiast teraz troszeczkę podniosłem tą poprzeczkę. Stwierdziłem, że o ile bardzo łatwo zrobić osobę znaną tylko dlatego, że jest znana, czyli nic poza tym, to trudniej jest zrobić kogoś, kogo słuchacze mają polubić, widzowie, odbiorcy mają polubić za coś. I w tym momencie stwierdziłem, że spróbuję wyprodukować popularną piosenkarkę. Jest to dość ciekawy taki eksperyment społeczny, bo tak naprawdę odpowiada na pytanie, czy chęć bycia popularną piosenkarką wystarczy, żeby nią być. No i kilka miesięcy już nad tym pracujemy. Trochę dość fajnie to wychodzi. No zobaczymy, co będzie za kilka miesięcy. Martyna już jest po pierwszym etapie, już nagrała swoją pierwszą piosenkę. Dzisiaj będzie miała pierwszą rozmowę w dużym radio z tobą, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej przebiegać. A powiedz, dlaczego właśnie Martyna, dlaczego właśnie wybrałeś ją? Jak się stało? Jest to, szukałem kogoś, kto przede wszystkim nie ma nic wspólnego z branżą muzyczną. Kogoś, kto nie ma nic wspólnego z show biznesem, z mediami. I zgłosiła się do tego projektu Martyna, która lubi śpiewać, która uczęszcza dość często na karaoke. No i wybrałem ją, dlatego że wydawała mi się elastyczna, taka plastelina, którą można sobie wyrzeźbić tak, jak się chce. Ale powiedz, czy ty robiłeś się? Wiesz co, to był taki bardziej casting na moich social media. To był taki bardziej casting na moich social media, czyli dawałem takie ogłoszenie, jeżeli ktoś kogoś zna, kto chciałby być popularny, coś tam śpiewa, ma pojęcie o śpiewaniu, ma dużo czasu, może się poświęcić, chce wziąć udział w projekcie, to żeby się zgłaszali. No i zgłosiła się między innymi Martyna. Zapytam się ciebie, kto napisał piosenkę, którą dzisiaj usłyszymy? Wiesz co, muzykę napisałem ja, bo ja jestem muzykiem ogólnie. Mój tata był muzykiem, pochodzę z takiej muzycznej rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o słowa, pomagała i głównie napisała ją Ania Myślisz. To jest taka dziewczyna bardzo zdolna, która od dłuższego czasu pomaga mi w moich projektach i wspiera mnie, jeżeli chodzi o te teksty. No i zobaczycie, usłyszycie, jak to wyjdzie. Chyba wyszło fajnie, tak mi się wydaje. A w tym projekcie bierze też udział artysta tutaj, bo nagranie było robione tutaj w Londynie. Bierze w nim udział Rui Carlos z Bad Boys Blue. Jak przekonałeś go do współpracy przy tej piosence? Wiesz co, z Rui to są te tak zwane kontakty, jak to się mówi potocznie, więc do Ruiego zadzwoniłem, poprosiłem mu, powiedziałem, że mam taki projekt, że potrzebuję, żeby Martyna miała fajny start na swojej drodze, więc potrzebuję kogoś, kto jest znany, kogoś fajnego, żeby tą pierwszą piosenkę z nim wykonała. Miałem do wyboru albo jakiegoś artystę polskiego. Trafiło na Carlosa, to Rui Carlos Ferreira. Trafiło na Carlosa, zgodził się bez problemu, żeby mi pomóc w tym projekcie. No i co? Spotkaliśmy się w Londynie, przyleciała Martyna. To wszystko pamiętajcie, że dzieje się w czasie COVID, tych lockdownów i tak dalej, więc to jest w ogóle projekt, który bardzo ciężko
realizować. Natomiast no, jakimś tam sposobem udało się to wszystko zgrać. Powstała ta piosenka, miała już swoją premierę 2 dni temu. Mam około na YouTubie w tej chwili około 3000 wyświetleń tej piosenki. No i wy jako słuchacze Polonia w Londynie też myślę, że ocenicie ją pozytywnie, a przynajmniej mam taką nadzieję. A jakie są dalsze plany z projektem? Niespodzianka będzie i to bardzo duża i ona też była troszeczkę taka niespodzianka dla mnie. Nie mogę jej za bardzo zdradzić, natomiast w przyszłym tygodniu Martyna ma kolejną sesję w Polsce. Tym razem sesję do magazynu, do Super Expressu i wprowadzam Jokera, czyli wprowadzam tą osobę, bo nie powiedziałem tego jeszcze na początku. Budujemy tą całą postać Martyny na podstawie takiej znanej postaci Harley Quinn, więc każdy pewnie tą postać kojarzy z komiksów, tudzież z filmów ostatnich, natomiast brakuje jej tego Jokera i wprowadzamy właśnie Jokera i ten Joker będzie bardzo dużą niespodzianką. Nie mogę zdradzić, kto to będzie i co to w ogóle będzie, bo chcę, żeby to wyniknęło z tego z wywiadu w Super Expressie, w którym Martyna będzie brała udział. Rozumiem, no czyli tak. Czyli myślę, że ten. A czy to będzie w ogóle ten Joker, czy będzie to kostium muzyczny, czy tylko wizualny? Wiesz, co ciężko powiedzieć, bo to jest naprawdę będzie zaskoczenie. I jeżeli bym powiedział, na pewno nie muzyczny, a powiem tak, nie muzyczny. Nie muzyczny. Martyna w tej chwili będzie nagrywała piosenkę już po polsku, w Polsce, kolejne piosenki. Natomiast jeszcze mam jedną piosenkę w Paryżu do nagrania z Martyną, z artystą francuskim. I to na tym będzie koniec, jeżeli chodzi o międzynarodowe jakieś tam znane postaci w tym projekcie. No i później skupiamy się już tylko i wyłącznie na rynku polskim i polskiej muzyce. Obraliśmy taki kierunek muzyczny jak Latino Disco, więc to będzie coś podobnego do tego, co dzisiaj usłyszycie. No właśnie, więc dajmy naszym słuchaczom teraz osądzić, co myślą o samej piosence, więc teraz zagram piosenkę, a potem połączymy się na chwilę z Martyną jeszcze. Dobrze. Po premierze tej piosenki. Bardzo Ci dziękuję, Nika, za wywiad. Dzięki. Rozmawialiśmy z Danielem Wrocławkiem. Pomysłodawcą projektu Martyna W, a za chwilę tutaj na antenie w radiu PRL usłyszycie piosenkę Martyny, która ma tytuł Enjoy the Love. Tak? Enjoy the Love. Tak jest. Inbox w radiu PRL. Na antenie Nika Pól cały czas jesteśmy w Boomboxie. I teraz naszym gościem następnym jest właśnie Martyna W, którą piosenkę przed chwilą słyszeliście. Piosenka nosiła tytuł Enjoy the Love. Witamy Cię, Martyna. Halo, halo. Witam, słuchacze. Cześć, witamy Cię. Powiedz mi, jak się czujesz w tym projekcie? Jak się czuję? No, Skoty, bo przeżycie jest dla mnie na pewno nowością. Jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie pomyślałabym o tym, że znajdę się w takim miejscu, jakim jestem. Czyli podróżując po świecie, nagrywając piosenki z międzynarodowymi gwiazdami. No. A powiedz mi, no właśnie tak gubimy trochę twój sygnał, pamiętaj, żeby być blisko słuchawki. Powiedz mi, jak się pracuje z Danielem Wrocławkiem? Daniel jest bardzo pozytywną osobą, ale to też jest dobre, ponieważ bardzo dużo rzeczy można się z nim nauczyć. No i dzięki niemu no, jestem w takim miejscu, jakim jestem, tak? Czyli nie znaliście się przedtem, tak? Przed tym projektem. A powiedz właśnie twoje pełne nazwisko. Właśnie dlaczego Martyna W? Kto to wymyślił i dlaczego? Ogólnie ja mam tak na Facebooku Martyna, tak może od tego poszło, że nie wiem, może tak bardziej tajemniczo na początek, żeby też bardziej się ktoś zainteresował
Wy? A właśnie. To jest wybranie. Czyli tak naprawdę zostałam wybrana do tego projektu. Właśnie. Takie nazwisko, właśnie. Nazwisko do wybierania, dobre. Tak. A powiedz mi, czy, no, czy pasjonuje cię śpiewanie w ogóle? Czy zawsze lubiłaś śpiewać? Ja nigdy nie brałam śpiewania jako jakieś tam, znaczy nie uważam, że tam śpiewam dobrze, czy nie śpiewam dobrze. Bardziej brałam to jako zabawę, pójściem na karaoke i tak dalej. Ale zobaczyłam, Daniel wstawił ogłoszenie na ogłoszenie po prostu i zgłosiłam się do tego projektu. No, czyli ale czy to było coś, czy jest dla ciebie, czy śpiewanie jest dla ciebie ważne, czy myślałaś o jakichś bardziej, czy innych rzeczach, jak aktorstwo, takie rzeczy, czy zawsze to było śpiewanie? Myślałam. Mhm. Mhm. A po, no, czyli raczej... Jestem nowa w tym wszystkim. Jesteś nowa w tym wszystkim, rozumiem, jesteś tak. Nowa i właściwie to tak na ciebie pewnie wszystko nagle, tak, spadło. Tak, jest to tak. Właśnie jest to dla mnie tak mega wszystko stresujące, bo nigdy nie miałam styczności właśnie z żadnym show biznesem i tak dalej. I to jest w ogóle pierwszy wywiad i jestem taka trochę zestresowana, czy jak rozmawiam właśnie i wszyscy tego słuchają. No właśnie. No i wszystko jest dla mnie nowe po prostu. Nagrywanie, sesje zdjęciowe, jakieś coś, śpiewanie w studiu i tak dalej, to jest dla mnie nowa. Ale to jest ta właśnie fajna strona show biznesu, ta kreatywna, czyli w tym momencie, jak się nagrywa piosenki, sesje zdjęciowe, takie rzeczy, to są raczej dobre strony niż tak, złe. Niż tak, złe, ale... Ja ogólnie jestem taką osobą, która nie lubi się nudzić. I ten projekt to jakby spadł mi z nieba po prostu. A tak właśnie, to jak to właśnie znalazłaś, to było na Facebooku, jak znalazłaś to? To było ogłoszenie gdzieś tam koleżanki, gdzieś tam znajomi, coś tam to po prostu udostępniane i tak się jakoś tam przez przypadek znalazło. To myślisz, że jakie masz plany na przyszłość, w sensie, że myślisz, jak się ten projekt cały potoczy, co by było twoim marzeniem takim największym? Największym moim marzeniem jest całe moje życie. Tak po pierwsze, a po drugie to nie wiem, jak się ten projekt rozwinie. Mam nadzieję, że rozwinie się bardzo dobrze i pozytywnie. No właśnie, więc no słuchaj, to w takim razie, kiedy planujesz następne nagrania? Bo to się Daniel mówił, że już wkrótce, tak, że już... Nie będą w kwietniu. Aha, i to będzie w Polsce, tak? Tak. No, dobrze. A powiedz mi, czy masz zdradzić piosenkę i tytuł piosenki, jaki będzie? Będzie to polska piosenka. Jeszcze na razie nie mogę zdradzać takich tajnych informacji. Tak, dokładnie. Rozumiem. A powiedz, z jakiego jesteś miasta w Polsce? Ja jestem ze Śląska. Ze Śląska, Ślązaczka. Tak, dokładnie. A no widzisz, czy nie myślałaś, żeby dodać do utworu na przykład gwary śląskiej? Jakiś śląski rap. Jeszcze tego nie. No właśnie. Znaczy, to wszystko dzieje się tak dla mnie szybko. Znaczy się, no Daniel tam na pewno wiesz wszystko od razu i tak dalej, ale nie chce mi też mówić, żeby mnie nie stresować bardziej takimi, jakie ma pomysły i tak dalej. Dopiero ja to tak bardziej po czasie wszystko. No to tak. Ja to tak powiedziałam, że dla rozluźnienia, żeby cię rozluźnić. Nie proponuję. Wiesz, tak na serio. Ale jeśli mam pomysły dalej, to ja jeszcze nawet sama bym może nie chciała wiedzieć, żeby się nie zestresować, ja już w ogóle jestem tą rozmową zestresowana. No więc właśnie. Więc w takim razie, bo ty jesteś teraz w Polsce, więc u ciebie już późno, bo już godzina tak, później. No, więc jest godzina 23:10. Więc najlepiej idź. Po prostu idź już spać sobie, tak, spokojnie i usłyszymy się może jeszcze kiedyś na antenie. Mam nadzieję, że się usłyszymy. No, to była... Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. To była Martyna Wy tutaj w Radiu PRL w audycji Boombox premierowo. Jej pierwszy wywiad, zupełnie pierwszy, tak? Na antenie tak, radiowej. Tak, zupełnie pierwszy. No i poszło ci bardzo dobrze. No. To dziękuję do bardzo. Usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia.